Witaj. Jesteś na głównej stronie Wikipedii, największej encyklopedii na świecie. Jak widzisz, mamy już całkiem sporo haseł, także wyróżnionych i medalowych. Wszystkie artykuły tworzone są przez wielu autorów i mogą powstawać latami. Prześledzisz to w zakładce Historia i autorzy. Zarejestrowane są tu daty, a nawet godziny dodania każdej, nawet najmniejszej zmiany, wraz ze wskazaniem autorów i autorek tych zmian. Każdy artykuł ma zakładkę Dyskusja. Znajdziesz tam przebieg uwag roboczych zgłaszanych przez wikipedystów i dodatkowe informacje związane z powstaniem hasła. W artykułach możesz zobaczyć rozdziały, czyli sekcje, w tym sekcje przypisów, infoboksy, ilustracje, tabele, a nawet nagrania. Na dole każdego artykułu zamieszczone są kategorie, do jakich należy, a na bocznym pasku po lewej stronie dostępne wersje językowe. Już wiesz, co kryje się za każdym artykułem w Wikipedii. Teraz czas na ciebie. Ty też możesz samodzielnie tworzyć treści, dołączając do społeczności wikipedystek i wikipedystów. Załóż konto. Napisz coś o sobie na stronie użytkownika. Na stronie domowej znajdziesz linki do strony pomocy, kontakt do przewodnika, a nawet ćwiczenia edycyjne dla początkujących. Zacznij pracować w brudnopisie. Tutaj możesz edytować nawet wiele tygodni, za każdym razem klikając Opublikuj zmiany. Możesz używać kodu źródłowego albo edytora wizualnego. Polecamy Ci tę drugą opcję na początek. Tryb tworzenia treści jest tu podobny do znanych Ci innych edytorów tekstu. Wpisuj treść, dziel na sekcję, dodawaj linki wewnętrzne, pamiętaj o dobrych źródłach. W trybie edycji kliknij na przypis na górnym pasku nawigacji. System podpowie Ci kilka różnych sposobów na wskazanie źródła. Możesz dodawać grafiki, zamieszczać infoboksy. Dzięki opcjom na górnym pasku menu jest to bardzo proste. Gdy hasło będzie już gotowe, możesz przenieść je do przestrzeni głównej Wikipedii. Ostatnim krokiem przed publikacją jest dodanie odpowiednich kategorii. Gratulacje! Twój artykuł po sprawdzeniu przez redaktorów trafi od razu do wszystkich zainteresowanych. Wikipedię tworzą setki wolontariuszy. Projekt wciąż się rozwija i musi sprawnie funkcjonować, dlatego funkcjonuje w oparciu o zasady rozwiązywania sporów. Powstają dedykowane rozwiązania techniczne, zalecenia edycyjne do konkretnych tematów, zasady dotyczące np. ilustrowania, długości haseł, kategoryzacji, uźródławiania. Wszystko to spaja tzw. 5 filarów Wikipedii. Zapoznaj się z nimi, zanim zaczniesz edytować.